Jeszcze raz witam. No, wczoraj ogarnąłem jeszcze jedną ścianę. No, generalnie jestem z niej zadowolony. No i sufit. Sufit wczoraj, w dniu wczorajszym. Jeszcze tak na mokro, bo zaciągnąłem takim mleczkiem gładziowym. Ja jeszcze bez gruntowania, ale on jeszcze nie był wyschnięty do końca, takim delikatnym. No i nie wiem, myślę, że powinno być dobrze, to znaczy się też jestem z niego zadowolony, ale to już go zostawię ewentualnie kiedyś do ogruntowania i może jeszcze gdzieś tam delikatnie gładzią jakąś zaciągnę, zobaczę jak to będzie wyglądało jeszcze w przyszłości, ale na razie się już nie będę nad nim znęcał. No i co? Dzisiaj przygotowałem sobie następną ścianę. No tu dwa gniazdeczka, znaczy dwa, trzy. Plus wejście jeszcze na antenę, internet, czy kabel, skrętka i... No i będę jechał z koksem. Nie wiem, następne tutaj jest gdzieś tak z 3,5 może, nie wiem, tu jest gdzieś niecałe 4 metry na 2,5 gdzieś. No mniej więcej. Także... No ściany, kurczę, wczoraj o wiele szybciej ta ściana idzie mimo wszystko. Nie gruby, znaczy tak jak mówiłem, no mam tą łatę trapezową, ale ściągałem jeszcze, póki było takie wilgotne, tą zwyczajną łatą, znaczy zwyczajną, typu H. No i tak bez tego trapezowania, myślę, jeszcze tutaj też pouzupełniałem, myślę, że w miarę mi to wyszło. Znaczy, to była taka namiastka trapezowania, no jeszcze póki to nie było takie przyschnięte, nie wiem, może no, płynnie to czasowo jakoś tam wyglądało. No nieistotne, no. Uczę się i myślę, że z każdą ścianą czuję się w tym lepiej. No wiadomo, nie tak jak ktoś, kto robi w tym bardzo długo. No i tyle. No, mam nadzieję, że ten sufit nie będzie pękał. Wiem, że tam kolega się jakiś jeden odezwał, że no siatkę powinienem był dać. No nie zrobiłem tego, nie chciałem się z tym męczyć. Może to jest błąd. No nie powinno pękać, ale może, tak? No zobaczę, nie wiem, może jeszcze w innym pokoju będę robił z siatką. Tylko kurczę, jakoś tak... Nie wiem, jak się do tego zabrać, szczerze mówiąc. No nie wiem, czy robić tą siatkę, nie wiem. Jeszcze poczytam, ale no, widziałem, wielu ludzi nie daje tej siatki na deriwę. Znaczy, tu nie są płyty Nobelki, no raczej nie powinny klawiszować. No na płyty, no to rozumiem, ale tu deriwa, no jest nad beton od góry. No... Kurczę, no może nie będzie pękać. No w tamtym pokoju, no może jeszcze za wcześnie. W tamtym pokoju w łazience no nie pęka, no ale no. Na dwoje babka wróżyła. Dobra. Czyli co? Czyli zabieram się za następną ścianę. Ups. Za następną ścianę. No, tu jeszcze tych okablowania nie skończyłem, ale to nie chce mi się dzisiaj, bo tu jeszcze ze skrętkami walka ten, także... Zrobiłem tylko do tego kawałka. Wiem, że to tak nie po kolei trochę, no ale coś mówię etapami, no traktuję tą ścianę jako, że tak powiem, taki etap mały. No i kompleksowo. Wszystkie instalacje na tej ścianie, zakończam ją i zapominam o niej. Tu chciałem wczoraj jeszcze coś gładziować tą ściankę. Znaczy wczoraj, tak myślałem dzisiaj jeszcze delikatnie gładzią, zaciągnąć jakimś mleczkiem, ale kurczę, no... Nie widzę zbytnio na razie potrzeby. Znaczy pewnie by się dało, znalazłoby się gdzieś tam jakieś ubytki, wiadomo. Ale to w późniejszym czasie. Myślałem o tym tak jak na suficie, no kurczę, już gładziej nie potrafię zrobić tym piórem. No i zawsze jakieś te drobne maziajki zostaną. Tutaj może spróbuję grubszą warstwą gładzi, ewentualnie te niedoskonałości jeszcze tam przeszlifować kiedyś. No nie wiem, czy będzie taka potrzeba. No zobaczę jeszcze. No.
co tu jeszcze pomarudzić. Dobra, nie marudzę, biorę się do roboty, rozrobię ze dwa wory teraz. Pewnie będę musiał trzecie, albo dobra, półtorej może wora gdzieś rozrobię, później znowu gdzieś z półtorej. Myślę, że tak trzy wory powinny tu wejść na tą ścianę. Już kurczę, nie pamiętam, ile wczoraj mi tu weszło. Chyba 2,5 gdzieś, albo 3, już nie pamiętam. Może nie pamiętam, chyba dorobiałem na końcu jeden wór i tu było chyba niecałe 2, może gdzieś tak. No mniej więcej, też już upychałem końcówkę gdzieś tutaj jeszcze po dziurach. No i to co ściągałem tą łatą, to też upychałem tam, gdzie były dołki. No jakoś to idzie. No tam trochę umazałem ten sufit przy górze, ale to przeszlifuję lekko. Jak tu przyschnie. No. Dobra, nie truję. Może później coś jeszcze pokażę. Cześć. Jeszcze raz. No, jeden wór zużyłem. Rozrobiłem jeszcze półtorej. Zobaczymy, czy starczy. Pewnie nie, ale... Ale... Ile będzie, tyle będzie. No i... O kurczę, to nie mam oprawki do fachowej żarówki. Ale dobra, na razie ta jest ok. No i co teraz? Jadę dalej z koksem. Tą ścianę chcę dzisiaj skończyć. Mówię, nie będę się zajeżdżał, bo... Tak po takiej większej ściance na dzień to... wystarczy mi. Wystarczy mi pracy, plus jeszcze jakieś tam okablowanie, znaczy no, oprzewodowanie, czy tam kablowanie, nie wiem, pewnie elektrycy będą się zaraz tu ten, że to kabel to nie kabel, tylko przewód, no ale dobra, mniejsza z tym, jak się to nazywa. Kurczę, mój sweterek kochany, uwalony już, no ale to nic. Trzeba będzie go zutylizować któregoś dnia. Te bąbelki, co tu kolega mówił, to no może i faktycznie od mieszania, ale chyba, tak mi się wydaje też, można łatwo złapać takiego bąbelka przy nakładaniu. Na przykład, znaczy bąbelka, no, jakiś tam kawałek powietrza. Trochę powietrza złapać gdzieś przy nakładaniu i ten, ale wczoraj przy tej ścianie widziałem kilka takich, znaczy kilka, no trochę mi tam takich bąbelków było. Przyciąłem je po prostu jak załóżmy byłby bąbelek, to przecinałem go i później wyciskałem powietrze, także już później zniknęły bąbelki. No i, znaczy to mówię o takich większych, o coś w tym stylu, jak tu gdzieś. Pockets of... No, powietrza. No, coś w tym stylu. No i to tak. Wciskam to, rozcieram. Znaczy rozcieram, ale tak, żeby tu jeszcze zachować tą warstwę. No mówię, no tak się uczę, tak mi to wychodzi. No i tyle. A nie wiem, zacząłem od góry. A nie wiem, czy to dobry pomysł, ale... No w sumie, jak nagrywam, to trochę nuda, bo radia nie słyszę. Nie chcę tutaj zagłuszać, ale... Nie wiem, jak później YouTube, czy... Czy ten nie usuwałby filmów. Gdyby tam było słychać muzykę jakąś w tle, możliwe, ale to. No, mówię teraz tak z grubsza, rozcieram. Staram się, żeby tam warstwa była w miarę jakaś tam równomierna. No, widziałem tam. Nie pamiętam, ktoś tam narzucał ten tynk kielnią, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Znaczy pewnie i dobry, no każdy sposób jest dobry, ale no, już się tak przyzwyczaiłem,
i tak w ten sposób rozcieram. Może pistoletem, nie wiem, czy byłoby szybciej, to musiałbym, o właśnie, coś takiego jak tu, musiałbym rzadszy zrobić. Na pewno. No, mówię, tak z grubsza zacieram. Później wezmę tą łatę tękarską typu H. Spróbuję to zatrzeć. Znaczy zacząć wyrównać i przy pomocy kielni tam będę uzupełniał jakieś dziury, ubytki, nie wiem, w płaszczyźnie. Generalnie nuda. No ale nie mam co robić. Znaczy mam co robić. Pewnie mógłbym się za elektrykę wziąć, ale to tak robić jedną rzecz, to tak trochę nuda. Trochę byłoby monotonne. Już teraz mi się trochę dłuży przy tym. Także nie wiem, czy sobie nie odpuścić na konto na przykład jakiejś elektryki. Tego tynkowania. No zobaczę. No, myślałem, że ten pokój skończy, no jednak tu jest sporo metrów. I muszę się tym oknem zająć, też je obrobić. Przykleić kątowniczki i tak dalej. No nie, no taka ściana w porównaniu do sufitu to jest naprawdę bułka z masłem. Sufit jest bardziej wymagający. Chociaż kurczę, no nie wiem, bo jakbym miał tutaj zamiar jakieś szafy, no to też muszę dbać o równe powierzchnie, ale... No, nieważne. Generalnie taka... babranie się w błocie. Chociaż to do błota to no może takie fajne błotko. Właśnie takie, myślę, takie kawałki gdzieś tam przyłapane powietrze może później tworzyć mi takie bąbelki. No ale to... Dobra, nuda, no nuda. Chyba nie będę tego już dalej pokazywał. Może później jak zacznę tą łatą dłuższą, nie wiem co z tego wyjdzie. Mówię, to jest moja, że tak powiem, no metodą prób i błędów, bo gdzieś tam coś podglądnąłem, no nie robiłem tego nigdy wcześniej, także jakoś to w miarę. Myślę, że każdy metr tutaj, z każdym metrem coraz fajniej się to robi. Znaczy coraz fajniej wychodzi, bo tak się mniej w sumie boję tego. Także... Może i mogłem zacząć gdzieś w piwnicy. Ale ten pokój jeden, w którym zacząłem, no to też jest taki mało reprezentacyjny. No takie rozcieranie masła, no. Po ścianie. Kurczę, nie wiem, jakby wyglądał ten tynk cementowo-wapienny. No ale ten mi się podoba. Ten jest taki, no nie wiem, jak to określić. Przyjazny dla użytkownika. Wetrę tu resztę.
Dobra, chyba zakończę na tym. Na razie. Bo będzie nuda. Tylko kurczę, jak tu ściągnąć te rękawiczki, żeby wyłączyć kamerę. No jest problem. No, ale... Ale powinno być. Noż, kurczę. Ale śliskie. Nic, muszę użyć swojego sweterka. Dobra. To tymczasem. Później się jeszcze włączę. Witam jeszcze raz. Wrzuciłem wszystko. Zostało mi tutaj bardzo mało. No i nie wiem, teraz będę musiał to jakoś rozprowadzić. Nie wiem, czy moja łata jest... Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, zobaczymy. O, już się jakiś bąbelek pojawił. Mówiłem. A to na razie to jest pryszcz. Jakby tu zacząć? Dobra, może zacznę, nie wiem, od góry albo od dołu. Albo w sumie bez różnicy. No nie wiem, może byłoby lepiej dwumetrówką, ale ciężko byłoby mi ją operować. Nie wiem. Znaczy nie mogę mówić, że nie wiem, tak? Bo ktoś tam już narzekał, że nic nie wiem. No i to takie dziury, co zostają, to będę ściągał i tą resztką jeszcze wypełniał i znowu zaciągał. I to cała... No tylko kurde, faktycznie jakbym miał dwumetrówkę, to jest mniejsza, pewnie mniejsze ryzyko, że mi ucieknie gdzieś ten pion. No chyba, że ściana jest spieprzona. Ja mi haruję po tym, po gniazdeczkach. Ściągam tego, jakby nie patrzeć. Jest trochę. No i tak się będę bawił teraz przez jakąś chwilę. No później tak prawie, że no nie wiem, powinno się tą trapezówką ściągnąć, ale to on tak robię, bardziej kantem. No i chyba to jakoś tak w miarę tam wychodzi. Znaczy nie wiem, czy wychodzi, no pewnie. No mówię, no ja się uczę. Aha, nie mogę mówić nie wiem, dobra. Czyli wiem. Wiem, ale nie potrafię. Dobra. Kurka wodna tam też u góry jeszcze. Jest to super. Taka babranina w błocie. Jak to ktoś określił. Kurde, tak trochę robię chaotycznie, ale powinienem może całość od góry do dołu. Albo na odwrót, od dołu do góry.
Kurczę, no powinienem sobie bezpieczniejszą drabinkę załatwić. To jest takie, bo jest, ale chyba będę musiał zainwestować w jakąś bardziej fachową. Bo któregoś dnia spadnę, połamię się i będzie tyle mojej roboty. Także BHP jest ważne. Dobra. Kurde, może to byłaby lepsza dwumetrówka. No dobra. Ale już mam półtorówkę, to już nie będę wydziwiał. No i myślę, że tak, takie gładzenie z góry na dół, z boku na bok, no to jakąś tam płaszczyznę się uzyska. A później te dziury, mówię, zaraz będę wrzucał do tych szpar, albo poczekam jeszcze, niech to troszkę stężeje. Może faktycznie poczekać troszkę minimalnie i zacząć trapezować. Kurde, ale tego mi złazi. No nie wiem, czy moje ruchy są takie, jak powinny być, ale... No ale mówię, przy tej ścianie mi wyszło, no. Robiłem podobnie. I w miarę jestem zadowolony. Jeszcze mi resztki zostały. No i to taka babranina. Może powinienem poczekać faktycznie. Niech to troszkę stężeje, to bym tak... Tylko mówię, boję się za długo czekać, żebym nie powyrywał dziur. Ach, cholera. No i to taka robota. Tam jeszcze, kurczę, taka dziura. Sporawa. Dobra. Mówię, to taka w sumie dubanina. Teraz to jeszcze raz porozgarniam góra, dół, na boki. Zobaczę, gdzie tam są dziury. Co to kurka wodna? O nie, to brud. Nie wiem od czego to. Dziwne. No, a później narożniczki. Dobra. No i to taka bobraninka, ale kurczę. Wczoraj
ta ściana, przedwczoraj sufit. No mają sporo te ściany, no może i dałoby się radę zrobić w ciągu dnia, ale no po co się tam zajeżdżać? Mam czasu trochę to. Zaraz od góry jeszcze pojadę. No i mówię, z każdym takim zatarciem dziury znikają. A później jeszcze i tak przy gąbkowaniu to wcześniej się tak trochę bawiłem. Znaczy bawiłem, tak troszkę słabiej dociskałem, ale się nie ma co pieścić z tą ścianą. Dobra, teraz góra, dół. No tutaj tak sobie, ale dobra. A później jeszcze na boki sobie zrobię. No i nie wiem, do skutku. Będę do skutku. Rozcierał. Cholera, drabinka to jednak podstawa. Trochę się ściąga. Kurde, i upaćkam sobie mój piękny suficik, no. Ale dobra. To tu już tam jest. Pryszczyk. Wow, wow, wow. No, z grubsza zagładziłem. No, używałem tej trapezówki. No, w sumie jest ok, chyba tą trapezówką jeszcze. Jak jest takie jeszcze w miarę miękkie, to da się to ściągać. Może kiedyś za długo czekałem po prostu, żeby nie ten, żeby nie... No, dziur nie powyrywać, to później jak za długo, to jest lipa. No, jeszcze tu parę ruchów zrobię, zobaczymy, nie wiem co z tego wyjdzie. Znaczy wiem. Wiem co wyjdzie, prosta ściana. Pilnuję się. Wiem, że się to komuś tam może nie podobać. No tak już mówię, że nie wiem, ale nie. No i tą trapezówką tak z grubsza ściągam. No już chyba mniej więcej wiem o co chodzi z tym trapezowaniem. Znaczy wiem, no tak. Tak mi się wydaje, że wiem. Ale już powoli zaczynam kumać po którejś tam ścianie w końcu, że tu się daje zrobić. I te dziury z grubsza zaraz będę zalepiał. Zalepiał i jeszcze raz to, jeszcze raz gładził, jeszcze raz. Także to po którymś razie już coraz mniej ich się pojawia. No mówię, no taka jest moja obserwacja, może... No widziałem te filmy instruktażowe, tam już nie pamiętam jak kolega... Mario Budowlaniec czy coś takiego. No fajnie pokazywał, ale... Wiecie, no fajnie zobaczyć, ale spróbować to co innego, kurka wodna. To zupełnie dwie rzeczy inne. Cholera, tu mi wyłazi papier. No, mogłem zatyczki wziąć, no ale dobra. Oczywiście. Nie mam ich, także... No i zaraz jeszcze raz będę ścierał takie większe dziury, bo takie małe to później przy gąbkowaniu to jest kurde rozplackują.
No, taki gdzie niegdzie. Zaraz to jeszcze przetrę tam góry też. No naprawdę, już się pojawia tego coraz mniej. O, zaraz pokażę bąbelek. Tu właśnie, nie wiem czy widać. Widać bąbelek. No go tak przycinam i powietrze powinno wyjść. Wyjść. No i tak tych bąbelków, kurde, trochę jest czasami. No ale to... Nie ma się co spieszyć, spokojnie. Dobra. O, ktoś mnie tu dzwoni. Dobra, później. Później biorę. No dobra, no to taka... O, tu tych bomb jest parę. Kurde, nie wiem, to może po... Znaczy wiem, po... Prawdopodobnie po tym zaciąganiu i no robią się takie kieszenie powietrzne małe. Dobra, zaraz tu zaciągnę jeszcze tą moją do kantów szpacheleczką. No i te takie mamy. Są jakieś takie, kurcze, nie wiem. Niejednorodności. Dobra, jeszcze raz tu przyjadę tym. Przyjadę tą trapezówką. W jedną i może w drugą stronę. Zobaczę. O, dobra. Kurde, tych bąbli trochę tu jest. No, to byłoby na tyle. W sumie tak zamiennie, tamtą też się da wyrównać, tylko bardziej po kancie trzeba jechać i da się to zrobić. Aha. No trochę tam się zbrało. Powinienem to błoto zgarnąć. Oczywiście mam szpachelkę, ale po co używać szpachelki? No. Jakoś to powoli kształt uzyskuje. Zdzieram tak kantem bardziej. O. Zaraz ten, to co zebrałem to powrzucam w ubytki. Dobra. Kurde, to babranie się w błocie, ale da się przeżyć. Nie wiem, która lepsza. A jedna i druga. No w sumie. Mogłem kupić jedną. Ponoć są jakieś uniwersalne. Nie wiem, czy one się różnią, ale już nie pamiętam, jaki miał kształt. Dobra. Kończę. Zajmę się tu jeszcze trochę gładzeniem. Zrobię przerwę. Gąbkowanko. Piórowanko. I następna ściana do przodu. Żeby nie było. Ja nie wiem, może jeszcze coś sobie, znaczy wiem, może jeszcze sobie coś dzisiaj zrobię z przewodami, z okablowaniem. Jeszcze tu kawałek wytnę. No tutaj kable, znaczy kable, przewody sygnałowe troszeczkę puszczam dalej od elektrycznych, co by tam nie było zakłóceń, ale i tak nie wiem, ile tam jest centymetrów. 15. Nie wiem, czy to wystarczy, ale może wystarczy. Dobra, kończę. Kurde, znowu nie mam jak ściągnąć tych rękawiczek. Cholera cia. Oczywiście użyję swojego sweterka. Co by wyłączyć?
No i tyle. Dobra. Tymczasem, hej. Po chwili przerwy. Po kolacyjce. Biorę się za gąbeczkowanie. No, już tu trochę zacząłem. Także, kurczę, trochę ufajdałem ten sufit, później go jakoś czymś wydałem. No, ale chyba można czekać bez problemu, dosyć długo. On tak szybko nie schnie, ten MPEG. Jak Goldband. No, ale jest dobrze. Nie ma co się pieścić, trzeba go tu jeszcze trochę porozcierać. Zawsze już jakaś płaszczyzna jest. Mówię, już nawet po samym gąbkowaniu fajnie wygląda, bo już znikają te. Znaczy znikają. No, to jest może takie pozorne trochę, ale. Ale troszkę znikają te nierówności niektóre. Sobie będę gąbkował. Mówię, nie będę się z tym pieścił. A dosyć długo czekałem. Kolacyjkę sobie zrobiłem. Kawkę. No nie wiem, z godzinkę? No, ale jest tak chłodno dosyć, także nie szybko to nie schnie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, na razie kończę, a ja gąbkuję dalej. No, po paru minutach zagąbkowane. Nic, teraz trzeba walczyć z piórem. Kurczę, ostatnio połamałem rączkę, musiałem coś dosztukowywać, bo tak mocno przyciskałem i pękła. No ale to już tam. Kurde, ale sobie zafajdałem nową moją ścianę. Trzeba będzie to później zeskrobać. Kurczę, nie wiem, jakby to teraz sobie tu... No, jest bajzel. To dopiórowanie, jeszcze chwila, moment i spadam. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale... No, nawet mało się ściąga. No, jakieś takie delikatne ubytki to będę gładziował. Tak jak sufit. A fajnie to wyszło. Chociaż zobaczymy, że tutaj ściągnę jeszcze tego mleczka. Ale jeszcze gdzie jakieś się trafiają. Łaty. Kurde, trzeba drabinę, trzeba jednak zrobić. Znaczy nie zrobić, tylko kupić coś, kurde, bo miałem jakieś stare spódnicy. No, zmęczyło mnie to gąbkowanie, ale to piórowanie to już przyjemność, naprawdę. To już jest taka, tak naprawdę, bardzo delikatna. No mówię, no będą jeszcze takie, no mikro. Hiper mikro. Kurczę, gdzie mam to słynne? O, cholera, oczywiście uwalone wszystko.
Kurde. Nie wyczyściłem. Nie wyczyściłem i... A to z tym to już nie ma co się... aż tak spinać. No, zresztą tu chyba szafa będzie, to, no ale dobra, może nie będzie, może będzie. Podoba mi się ten tynk. Jest kurczę taki... No nie wiem jak to nazwać. Nie wiem jak przy tym piaskowo-wapiennym też trzeba później to gładzie jakieś robić, coś tam. A tu jak się człowiek naprawdę, jak się spręży, to można zrobić no prawie, że do malowania. No. Naprawdę, jakby się tak postarać, to... Jakby takim rzadkim, to kurczę, naprawdę może być. Może być praktycznie na gotowo. Ale to. Nie wiem, jak farby, które jakieś tam matowe mogą w stanie trochę jeszcze są zamaskować. Jakieś niedogodności małe. Ale to już. Do malowania to jeszcze daleko. Aż kurde, takie ruchy niejednostajne mogą narobić takiego małego ambarasu. No i tak jadę sobie z jednej strony. Dobra, nie wiem czy kamera zaraz nie przerwie, jakby przerwało to na razie. To już nie będę włączał. No i tyle, no co. To są jakieś takie mikro, naprawdę. To jest, kurczę, te ubytki to są takie... Ho, ho, ho. Super, hiper, mikro. No już bez przesady. Naprawdę, to już takie, kurczę, drobne maziajki. To jak tam na górze malowałem... Na suficie malowałem trochę tym gładzią. Tak pociągnąłem troszkę gładzią. To większe maziaje były po pędzlu niż po tym, niż po piórze. Dobra. Dobra, nie kręcę już. W sumie, no wiadomo o co chodzi. Jakieś tam drobne, jak się przyświeci, to wiadomo. No ale tu się jeszcze można bawić, mówię, no. Natrysnąć gładź i jeszcze delikatnie, jak już ktoś tak chce mieć super, hiper, to... Ale wystarczy odchylić troszkę lampę i nie widać już takich za bardzo nierówności. Dobra. Kończę. To na razie.